Premier Donald Tusk oczekuje, że prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę budżetową na 2024 rok. Jeśli tego nie zrobi, szef rządu nie wyklucza rozwiązania Sejmu i przedterminowych wyborów. Lider PO liczy, że koalicja uzyskałaby większość, pozwalającą na odrzucenie weta. Ustawa budżetowa na 2024 rok trafiła do podpisu prezydenta w ubiegłą środę. Prezydent ma 7 dni na jej podpisanie lub podesłanie ustawy do zbadania w Trybunale Konstytucyjnym. Prezydent nie podjął jeszcze decyzji, ale premier Donald Tusk przestrzega. Jeśli prezydent Duda naprawdę na polecenie prezesa Kaczyńskiego chciałby uniemożliwić wypłatę ludziom pieniędzy, to. To wtedy być może ja się zdecyduję wspólnie z koalicjantami na natychmiastowe skrócenie kadencji i rozpisanie nowych wyborów. Ustawa budżetowa zawiera m.in. podwyżki dla nauczycieli i pracowników sfery budżetowej. To była jedna z obietnic wyborczych koalicji rządzącej. Zapowiedź premiera może być więc odbierana jako swego rodzaju szantaż, któremu będzie podlegało każde weto prezydenta do rządowych projektów. Pan premier powinien. Poczekać chwilę cierpliwie. Prezent ma 7 dni. To jest bardzo mało czasu na analizę ustawy pod kątem zgodności z konstytucją i na pewno to się za chwilę wyjaśni. A nie ma powodów, żeby straszyć ludzi, mówił szef kancelarii prezydenta minister Grażyna Ignaczek-Bandych. Ostatnie sondaże wskazują, że poparcie dla koalicji obywatelskiej zrównuje się z poparciem dla Prawa i Sprawiedliwości. Premier może liczyć na to, że przyspieszone wybory dadzą koalicji rządzącej większość potrzebną do odrzucania prezydenckiego weta.